to Robert Halicki, Tomek Tkacz, Fiat 500, Abarth. Bardzo ciekawa konstrukcja. I oni, proszę Państwa, wielokrotnie udowodnili, że tym samochodem można jeździć szaleńczo, szybko, skutecznie. Część Rzeszowy. Witam wszystkich. Znaczy, świetny samochód. No i pokazujecie tym autem, jak można szybko, a taki wydawałoby się niepozornym samochodem podróżować. To jest taki mały, dziki samochód. Mały, dziki samochód, ale wy też dziko jedziecie tym autem. No staramy się go opierać, bo to 280 koni tutaj do potrzeby. Trzeba, żartów nie ma, proszę Państwa. Duże brawa, Daniu. No i widzimy się na końcu. Oczywiście tak. Przepiękny samochód. Zobaczycie na odcinkach specjalnych już dzisiaj w Rzeszowie, jak szybko, jak ciekawie takim samochodem można podróżować. O tym przekonamy się wszyscy i kibice myślę będą mieli. No. Thank you.
kaca i... A to jest kurwa wyczarnia, nie? Jak coś, to Robert, jesteśmy na mecie rajdu rzeszowskiego, eliminacja Mistrzostw Europy. Czy zauważyłeś jakieś różnice w organizacji tego rajdu na tle RSMP? No, przede wszystkim lokalizacja strefy serwisowej. Myślę, że akurat to było bardzo dobrze. Wiele takich kwestii medialnych może tak. Co do kwestii tempa z zapoznaniem, tempa dojazdu na odcinki, tutaj dylemat duży. Trzeba było mocno naginać rzeczywistość, żeby zdążyć. No i też z opisem mieliśmy dylemat, bo tam wszystkiego nie zdążyliśmy objechać. Natomiast no myślę, że wszyscy się uczą, tak? Tak jak widać, my daliśmy pewien prezent kolegom, tak? Ukręciliśmy sobie cztery szpilki, a w zasadzie same stwierdziły, że nie chcą z nami współdziałać i z drugiego miejsca zaapaliśmy 21 minut kary. Dzisiaj staraliśmy się, co się dało odrobić, przeskoczyliśmy na szóste miejsce. No i kolejne punkty, tak? Jest to 8 punktów, więc myślę, że w klasyfikacji sezonu zrobi to odpowiednią robotę. ...280-konna maszyna napędzana na przednią oś, proszę Państwa. Załoga numer 54, Robert Kalicki i Tomasz Kacz. Szóste miejsce w klasie Open WD. I oczywiście meta tego pięknego rajdu.